Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu okrętu premium, a w zasadzie recenzji. Tym razem zajmiemy się okrętem, który pływa pod naszą piękną polską banderą, czyli niszczycielem tieru 8 ORP Orkan. Dlaczego ten okręt? Ostatnio na kanale pojawiały się okręty, które oceniałem raczej dobrze i które były naprawdę fajnymi pomysłami wargamingu. Mniejsza o to, czy to były okręty rzeczywiste, czy nie. O Orkanie wszyscy wiemy, że to jest faktyczna jednostka, którą posiadała polska marynarka wojenna, ale niestety w grze ten okręt jest totalnym gównem, także zaraz tutaj się ktoś obruszy, że o, Mageta, to nasze okręty obrażają, on nie taki patriota, kurwa. No, fajnie by było, gdyby okręty polskie były naprawdę, miały kopa w tej grze i jedyna nasza szansa póki co na chwilę obecną, żeby coś fajnego mieć, Błyskawica jest dobra, ale może troszeczkę straciła przez ten swój wiek, ale nadal to jest dobry okręt. Ale największa szansa, jaka przed nami stoi, to jest wprowadzenie nowej linii niszczycieli paneuropejskich i na szczycie tej linii, na tierze 10, będzie Gdańsk, opierający się na projekcie francuskiego krążownika, bodajże tego, co mamy na tierze 8. Pamiętam nazwy? Mogador? Chyba Mogador. To będzie coś tego typu. Także dzisiaj zajmiemy się Orkanem, omówimy sobie, jak tu zrobić kapitana, żeby cokolwiek dało się z tego okrętu wycisnąć, a nie za wiele tego jest do wyciśnięcia, także będzie ciężko. Pokażę Wam kapitana, ulepszenia, porównamy sobie ten okręt z innymi i zagramy bitwę. Miałem Wam pokazać bitwę gotową, ale stwierdziłem, że nie będę się tutaj rozciągał specjalnie. Pewnie jak zagram bitwę, to zdechnę jak gówno, no bo tutaj nic więcej w stanie na tym okręcie zrobić nie jestem póki co. Próbowałem niejednokrotnie, ale niestety nie idzie. Więc tak, na początek ważniejsze parametry sobie tutaj omówimy. Punkty wytrzymałości 18500, mając na pokładzie kapitana z perkiem na HP, także dostajemy tutaj 350 punktów na poziom. Artyleria to są 3 podwójne wieże kalibru 120 mm, przeładowują one nam się 4,3 sekundy. Zasięgownia to jest 11,6. Uzbrojenie torpedowe, które wywołuje lekkie, raczej salwy śmiechu bym powiedział, składa się z jednej poczwórnej wyrzutni torpedowej, torpedy o zasięgu 12 km, prędkość 80 węzłów, ale niestety zadające mierny damage, bo to jest tylko niecałe 11 000 punktów. Wykrywalność torped to jest 1,6, co przekłada się na dosyć kiepski czas reakcji w porównaniu z tymi okrętami, które sobie właśnie do porównania wziąłem. A porównam sobie Orkana z Lightningiem, czyli bardzo zbliżonym okrętem, i Kozakiem, który jest moim zdaniem bezdyskusyjnie najlepszym dedekiem na tierze 8 do walki z innymi dedekami. Także takie sobie wziąłem okręty do porównania i będziemy sobie tutaj na ten temat dyskutować. To nie. Obrona przeciwlotnicza to nam dużo tutaj nie mówi. Ogólnie ma zasięg 5,2 przy najgorszej wykrywalności tego okrętu z pozostałych dwóch jeszcze wziętych do porównania. Zasięg wykrywalności z powierzchni zrobiony full jest 5,9 km, także to jest sporo. I manewrowość 36,8 węzła, promień skrętu 580. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, grupę naprawczą, doładowanie do silnika dające nam 8%, naprawkę, co by się, no, przydaje się na tym okręcie, no bo to jednak jest okręt do walki z dedekami, a jest w tym kiepski, także no, naprawka się przyda, jak spierdolimy sytuację. I do tego mamy jeszcze taki śmieszny radar, który mamy tutaj na 7,5 km. Przypomnijmy, że wykrywalność wynosi prawie 6 km, także 7,5 km, nawet jeżeli znajdziemy się w wymarzonej sytuacji, kiedy przeciwnik stoi w dymie, podpływamy na zasięg radaru i chcemy go rozstrzelać w czasie jego trwania, to nie damy rady, bo szanowni Państwo, jak już wspomniałem, reload nie jest najszybszy, a radar trwa krótko, 24 sekundy, także przez ten czas nie ma takiej opcji, żebyśmy jakikolwiek niszczyciel tieru 8, 9 albo nie daj Boże 10 rozstrzelali. Może jakieś szóstki to by się jeszcze udało, ale też byłoby raczej ciężko 24 sekundy, biorąc pod uwagę, że tutaj reload, jak już mówiłem, wynosi 4,3. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to mamy tutaj, szanowni Państwo, modyfikację głównego uzbrojenia. Na drugim slocie wydłużenie czasu działania radaru, przypomnijmy, bo to radar ma 24 sekundy z wydłużeniem o 20%, także bez tego byłoby jeszcze gorzej. Na slocie trzecim ulepszenie torped, bo tutaj no, obrót wiesz, ani celność nie gra specjalnie dużej roli. Na slocie czwartym mamy przestawienie steru i na slocie piątym kamuflaż. Jeżeli chodzi o perki, to prezentuje się to następująco. Raczej takie perki sugerujące temu, że to będzie jednak do strzelania okręt. Tutaj mamy, fajnie byłoby mieć jeszcze nieustraszonego awanturnika, no bo jak nas wykryją, to wtedy strzelamy szybciej. To by się przydało, ale RPF też nie zaszkodzi, bo wiemy przynajmniej z której strony się spodziewać przeciwnika, jak puszczamy ten nasz niesamowity radar. Także to byłaby dobra opcja. Pozostałe perki tutaj to są w zasadzie podstawy, no, zapobiegawcze utrzymanie, ostatni bastion i ekspert przeżywalności na tym okręcie to są absolutne podstawy. Nadzorca również mamy jeden radar więcej, jedną naprawkę więcej,
I to tyle, jeżeli chodzi o parametry kapitana i ulepszenia. Przejdźmy teraz do porównania szybkiego. Tak jak wam powiedziałem, już kapitan, przepraszam, Orkan będzie porównywany z Kozakiem i z Lightningiem, bo to jest bardzo zbliżony do niego okręt. I zerknijmy sobie, jak to się prezentuje. Tutaj, jak widzicie, porównuję sobie gołe okręty. Co prawda Lightning wymaksowany z ulepszeniem, znaczy z, tak, z ulepszeniami, ale bez, nie, z modułami, o, modułami, bo już mylą mi się nazwy, z modułami Lightning wymaksowany, ale bez ulepszeń i bez perków. Także, co najważniejsze dla nas, zobaczcie, Kozak, zasięg ognia 11.6, przepraszam, nie Kozak, Kozak ma 11.9, tu 11.6 mamy na Orkanie i 12.2 mamy na Lightningu, to są te same działa, 3 razy 2 120, szansa na pożar wynosząca tutaj jest 9%, na Orkanie też 9 i na Kozaku wynosi 8%, ale tutaj mamy 4 razy 2, to jest istotna różnica. Zobaczcie sobie DPM na minutę, 140 tysięcy mamy na Orkanie, 163 na Kozaku i 136 na Lightningu. Ale to jest dopiero wierzchołek gór lodowej. Jak już wam wspominałem o wyrzutniach torpedowych, zobaczcie sobie, szanowni państwo, tu mamy torpedy szybkie na Orkanie, 76 węzłów, 80 węzłów ulepszone, zadające ten śmieszny damage i tak jak mówiłem, czas reakcji wynosi 7,8 sekundy. Mimo że to są torpedy szybkie, to są świecone z dużej odległości, 1,6 km i czas reakcji wynosi tyle samo, co na torpedach na Kozaku i niemalże tyle samo co na Lightningu, przy czym Lightning ma tych torped dwa razy tyle. Na Kozaku natomiast mamy dużo wyższe obrażenia, bo prawie 17 tysięcy. Zasięg co prawda krótszy, ale lepsze kamo mamy tutaj na tym okręcie. Bo Orkan jako łowca dedeków warto zaznaczyć, że ma najgorszy kamuflaż z porównywanych okrętów, także samo to już daje nam dużo do myślenia. Także pod względem torpedowym wypada nasz piękny Orkan na samym końcu, mimo że Kozak też nie jest imponującym tytanem w tej kategorii, to jest, wydaje mi się, lepszym wyborem, bo tutaj mamy 1x4 i tutaj to samo, ale po prostu wyższy damage na praktycznie tych samych torpedach. Tutaj może są szybsze, ale tak samo mamy czas, żeby je wyminąć. No Lightning to wiadomo, 2 razy tyle, bo 2x4. Zapomniałem, że wy w tym momencie widzicie też to co ja, a nie tak jak zawsze omawiam parametry okrętów i pokazuję wam albo bitwę, albo coś w porcie. Punkty wytrzymałości. Kozak 15200 bez naprawki, Orkan 15700 ma naprawkę i Lightning ma 15900, nie ma naprawki. Ale Kozak ma dym, Kozak ma hydro, Lightning ma dym, Lightning ma hydro, Lightning ma torpedy, a Orkan ma... No co ma Orkan? Orkan ma artylerię dodatkową o zasięgu 5 km, która ma Sigma 1.0, więc no, nawet gdyby komuś przyszło do głowy, żeby tego gówna używać, to i tak to nic nie trafi, także nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby tego w jakikolwiek sposób próbować korzystać. No, czasami tam jak będziemy na blisko do przeciwnika, to jednak to wystrzeli, ale to nie zrobi absolutnie nic. No i jak już wspomniałem odnośnie okrętów do niszczenia dedeków, wykrywalność bazowa, podkreślam, bazowa bez niczego, 7,3 Orkan. 6,8 chyba by było, 6,8 Kozak i 6,8 również ma Lightning, także schodzą niżej, mają dym, mogą się schować, no i dzięki temu, że ma dym i Kozak, a Lightning ma dym plus dwie wyrzutnie torpedowe, te okręty są w stanie robić cokolwiek sensownego, kiedy w bitwie nie ma niszczycieli. Jeżeli gramy sobie na tym naszym pięknym Orkanie i w bitwie nie spotkamy niszczycieli, za którym możemy próbować gonić, bo... aha, jeszcze zerknę sobie tutaj na prędkości okrętu, bo to też warto spojrzeć. Bazowo prędkość na Orkanie jest najniższa z tych pośród porównywanych, czyli Kozak jest szybszy i Lightning jest szybszy. Co prawda o jeden węzeł, ale to jest jednak różnica. I Lightning również ma dopałkę, przepraszam, Kozak ma również dopałkę do silnika, a Lightning jej nie posiada. Także tak to wygląda, szanowni państwo, jeżeli chodzi o gołe porównanie na papierze. Ten okręt, jeżeli wejdzie w zwarcie z jakimś niszczycielem tieru 8, to w większości przypadków albo przegra, jeżeli nie ma wsparcia, chyba że trafimy na kogoś, kto nie jest w stanie nas ucelować i będziemy po prostu częściej celnie strzelać do gościa, to wtedy mamy szansę wygrać, ale na ogół takie starcia będą niestety okupione dużą ilością HP i to boli, bo chcielibyśmy mieć fajny okręt, który będzie postrachem różnych innych jednostek w grze, ale mamy błyskawicę, która radziła sobie dobrze, teraz troszeczkę się zestarzała, ale nadal jest przyzwoitym okrętem, no i mamy
to coś, co nam tutaj Wargaming zasponsorowało ze względu w zasadzie, wydaje mi się, tylko i wyłącznie marketingowych, no bo o, pomazamy Polakom okręt, ale będą kupować, ale będzie pieniądz. A tu się raptem okazuje, że zrobili takiego gniota, którego raczej w bitwach się za często nie widuje i na którym zbyt wiele nie zrobimy. Także tyle, jeżeli chodzi o część taką merytoryczno-umówieniową. Teraz przejdźmy sobie do bitwy, zobaczymy, jak nas wylosuje. Nie będę wam pokazywał bitwy przygotowanej wcześniej, bo nic sensownego nie ugrałem. Ta, która byłaby najlepsza, nie wygląda interesująco, także przejdźmy sobie do bitwy na żywo. Gdyby ktoś się zastanawiał, na jakiej stronie patrzę na te wszystkie statystyki okrętów, to jest WOWS-FT. Gorąco polecam, bardzo dużo fajnych informacji, między innymi czas reakcji na torpedy. To jest fajna, istotna sprawa. To jest czas od kiedy widzimy torpedy stojąc bez ruchu do momentu uderzenia w nasz okręt. Czyli tutaj mamy prawie 8 sekund na wszystkich torpedach, przy czym torpedy Orkana zadają zdecydowanie najmniejszy damage. Nie ma lotni, także tutaj jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Mamy matchmaking na 9, także nie jest najgorzej. Może coś będziemy w stanie tutaj ugrać. Mamy tutaj wyścig zbroi, także szukajmy sobie rozsądnego miejsca, żeby wykorzystać potencjał naszego niesamowitego okrętu. 5,9 wykrywalności z perkiem i z ulepszeniem. Radar 7,5, przypominam, trwa. Wydłużony już jestem. Także tak to się prezentuje. Nie wiem, ile ucięło, ale no. Po prostu powtarzałem statystyki okrętu, także już mniejsza o to. Pędźmy, pędźmy, zróbmy wynik. Plusem. Ale ich obrażenia, ich wykrywalność to już jest druga sprawa, która raczej nie pozwoli nam zbyt dużo damage'u na nich zrobić, kiedy nie ma niszczycieli. Bo jak mamy niszczyciel, to jeszcze mamy w tej grze jakiś cel. A jak niszczyciela na mapie zabraknie, no to jesteśmy bezużytecznym takim spotterem w zasadzie jedynie, bo nic sensownego więcej nie zrobimy. Damage zadawany przez te działy. Może coś podpalimy, tu widzicie 9,5 szansy na pożar, ale założone są oczywiście szmatki, które również widzieliście w momencie, kiedy wam pokazywałem ulepszenie na okręcie. Ile zrzuca bomb? O, nie miałem, szanowni państwo. Orkan zrzucił, a nie, dobra, zrzuca trochę za okrętem. Dobra, okej, przepraszam, myślałem, że zrzucił tylko dwie. Ich aż 6 w ładunku, także jeszcze nie jest najgorzej. Bo gdyby to były dwie bomby w jednym ładunku, to byłoby no, że tak powiem, słabo. Słabo. Zrzut torped wąski i super wąski. Czyli jak na europejskich niszczycielach. Wypuśćmy, może jakiś gracz, że tak powiem, się nadzieje na te torpedy, ale trzeba mieć do tego duże szczęście. Feniank na środku. Zlokalizowany jestem, dobra. No, dwóch ich tu jest. No już, już, starczy, starczy. Starczy, postrzelałeś, starczy. Co już nam tu zdechło? York, o proszę. Ta zabawa raczej nie była udana z jego strony, także musimy w tym momencie już uciekać, bo mamy tylko Shiratsu i Nagato, także wsparcie w zasadzie żadne tutaj jest.
Shinetsuyu pomaga artyleryjsko. To jest bardzo fajna rzecz. Teraz skorzystamy z naszego przepotężnego radaru. No, spaliłem niepotrzebnie. No dobra. Ale jest frag, to już jest dużo. To mi się często nie zdarza. Nadzorca tutaj obowiązkowy. Nie wspomniałem wam o naprawce. Ona nam przywraca 1% HP na sekundę, przy czym działa 10 sekund, także przywraca nam 10%. To będzie 1850 punktów na sekundę przywraca. Nie jest to dużo, ale zawsze jak na niszczyciel to mile widziany dodatek. Jest pożar. Będzie generowany szalony damage teraz. System nie wytrzyma. Więcej damage'u. Drugi pożar. Ale Heinrich ma szybką naprawkę, więc pewnie zaraz się zgasi. Stój, ty kubo gówna. Stój i strzelaj. Stań ze mną do walki. ...20 mm, nie jest najgorzej. W dodatku wystarczy strzelać, ale coś większego już jest problem. Jest pożar na Heinrichu, także kolejny sukces. Dorwali tu widzę we trzech naszego niszczyciela, który tutaj był, także pozostaje mi jedynie spierdolić z tego jakże niekorzystnego układu sił. Mam tylko Nagato, które mi zbyt wielkiej pomocy to raczej nie udzieli. Także palimy wroty, że tak powiem. Kozak i Lightning mają pojedynczy zrzut torped, czy tam zrzut, czy wyrzut, wystrzał, jak zwał, tak zwał. Po prostu możemy z mniejszej odległości wykonać precyzyjniejszy atak, kiedy mamy kogoś, wypływamy komuś na dziób, on nie jest nam w stanie dużo zrobić, a my możemy wpakować mu cały komplet torped. Bardzo przydatna rzecz. Tutaj tego niestety nie uświadczymy. Zobaczmy, może wąskim tym torem puścimy te torpedy, może coś się nadzieje. Tam kozak rozstrzeliwuje ostrego Tlanta. My byśmy tego raczej nie dokonali. Tu pewnie ten fantastyczny... Nie, Heinrich tam płynie. Z pożarem. O, masa nas goni. Trzeba się ewakuować. Zjeten wyhamował, więc pewnie hydro było odpalone. Na szczęście sekundarka nie strzela do mnie. Massachusetts też do mnie nie strzeliło z głównej, ale sekundarka mi to trochę dziobie. Na szczęście sekundarka na Massachusetts rzuca kartoflami, więc nie ma się czego za bardzo obawiać. Ale i tak zbyt wiele tutaj nie dokonam już w tej bitwie. Mamy niszczyciel, który raczej powinien sobie ze mną poradzić artyleryjsko, a z pancernikiem nie ma zbyt wielkich szans w walce tutaj. Jest Alaska, może, o, może ona pomoże, trochę skupi na sobie ostrzał. 3 do 4. No wyrównana w miarę bitwa, nie jest najgorzej. Uciekaj, chłopie. Jest pożar, dobra. Jest pożar i poszły torpedy. Ta sekundarka raczej mnie zmieni. Torped Massachusetts niestety już nie dostanie. Gasiło pożar, spróbujmy go jeszcze raz podpalić. Warto wspomnieć, że mam tutaj obrót 360 stopni, jeżeli chodzi o artylerię, także kolejny powód, dla którego nie warto używać typerków skracających ten obrót, wiesz, na okręcie. No, trzeba zniknąć, bo ja tu nic nie wskuram. Jest pożar, chwilę się pofajczy. Tysięcy, szalony wynik. Nie spodziewałem się. Ale w takiej sytuacji, kiedy mam jednego przeciwnika nawet, nie bardzo mogę sobie pozwolić na walkę z nim, no bo nie mam się jak schować. A manewrowanie tym okrętem nie jest szczególnie proste, jeżeli to jest najwolniejszy z dedeków, które wziąłem do porównania. No, płynie dedeczek, z nim się postrzelamy. Mamy wsparcie. Jest szansa, że coś z tego wyciągniemy. No i on mnie tutaj w tej sytuacji niestety będzie widział. A wie co, on się dymił? Już tak dziwnie wyglądało. Ale staniec.
Bitwa niezbyt długa, ale intensywna, także... Jeżeli przyszłoby mi ocenić ten okręt w jakiejkolwiek skali, to ja mu daję 2 na 10. Myślę, że to jest akt łaski w stosunku do tego okrętu, bo on na zbyt wiele więcej to nie zasługuje. Można nawet by się pokusić o jedyneczkę, ale że to polski okręt, to zlitujmy się, dajmy mu 2. I powiem wam, szanowni państwo, szczerze, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem niszczyciela tieru 8, absolutnie nie Orkan. Omijajcie to niezwykle szerokim łukiem. To jest ciężki okręt, bardzo sytuacyjny, który jest w stanie robić jakieś wyniki, kiedy jest grany jako top tier na 6. Mamy ludzi, którzy się dymią, możemy do tego dymu podejść, wyradarować, coś zrobić. W innych sytuacjach będziemy raczej workiem z chapsem. Niedużym workiem, bo tylko 20 tysięcy, ale jednak, także nie polecam ogólnie. Nie polecam, nie kupujcie. 2 na 10. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.